Tutaj żyłam z mężem 18 lat. Był bardzo przystojny, był bardzo rasowy, tak jak Adolf Manżu, ale charakter miał Hitlera. Duży, przystojny. W kinie takich panów nie widziałam. Dziękuję bardzo. No. Nareszcie pieniądze. A no sam, proszę pani. Pospieszyli się, to my też prędzej przynosimy, proszę pani. Wszystko jest. Pani Aneczko, proszę bardzo. Teraz pani będzie łaskawa sprawdzić po mnie, żeby było w porządeczku. Proszę bardzo, pani Maćka przyliczy. Bo nie było pomyłki, ale zawsze trzeba coś zrobić. Proszę pan zmęczony, to troszeczkę soku, bo mam dobrego. Uj, jaki. Mąż mój był kiperem. Robił dużo wina beczkami z winogron, z pomarańczy. Takie ono było dobruchne. Tak on je pięknie robił, tak ono pięknie żyło, tak się budziło. Tak pulsowało, że to przecież była jedna, jedyna muzyka w domu. Pił dużo, przyszły u niego takie kwity, gdzie on to tak potrzebował i pił bez końca. Próbował to, próbował w otoczeniu swoich takich też kompanów. Byli wtedy bardzo swobodni. Mnie to bardzo raziło. Często Oskaria do ciebie się uciekamy, o Maria, Maria, do ciebie się uciekamy, o Maria, Maria. Usłyszałem się głos, jak Maria do mnie moje dzieci przyszedł czas, o przyszedł czas. Kiedyś rano, bardzo rano, było w marcu, dopiero prawie że dnia, on się obudził i chciał wódki. Ja mu tej wódki nie dałam. On się na mnie rzucił i bił mnie, bardzo mnie bił. Ale miał mocną głowę, Jezus Maria, ale walił. Tylko takie głuche jęki były. Ale jak mnie zaczął tu po głowie straszne, jeszcze jeden raz i by rozum wyszedł. Tak jak ja poszłam pod niego, lepiej zdrowie jak go złapałam. I ja go złapałam za worek, jak zaczęłam targać, on zaczął wyć. Jak on zaczął wyć, to się przewrócił koło mnie. Ja straciłam przytomność, ale i on. Poleżeliśmy chwilę, jaką długą nie wiem. Ja wstałam. I z tych schodów koziołkowanie na pół piętra i później znowu na drugie pół piętra. Już jestem na pierwszym piętrze, słyszę, on za mną idzie. Ju, 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 ju
Po 5 dniach dowiedziałam się, że mąż mój nie żyje. Wszystkie ściany ustąpiły. Tylko dywan był tak wielki, jak świat wielki. Czy nas lęka życia, czy to winy czerni był? Idź, mów mi ubrakiem, żywnym sercem, zdawym okiem. Serce to zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Ach, to serce dobroć samo, najczulsze, z które gadamy, jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas. Pójdźcie do mnie, dziadki moje, wyczerpnijcie łaski zdrowie, kto mnie znajdzie, życie ma, temu syn zbawienie da. Że to tak prędko pójdzie, że umrze. Dziś, kiedy już nie żyję, uważam, że tylko była moja wina, że było źle. Byłoby wszystko jak najlepiej. I byłoby wszystko jak najpiękniej. Doprowadzilibyśmy nasze życie do takiego przepięknego końca. A tak był on tragiczny. A tylko dlatego był tragiczny, właśnie, że nie było miłości z mojej strony.